Siemaneczko, ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Rock'n'Roll Nation Rewind. W serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, i w której to części opowiadam wam o płytach muzycznych, albumach studyjnych, epkach, ogółem o wydawnictwach, które wyszły w 2023 roku właśnie, które miałem okazję parę razy przesłuchać i mogę coś o nich wam opowiedzieć. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie i możecie na Patronite czy T4 Streamie, a my przechodzimy do kolejnej płytki. Przyszedł czas na kolejny zespół, którego poznałem dzięki Helicon Metal Festival i Helicon Metal Promotions i którego dopiero zobaczę na festiwalu na początku marca w Warszawie. Jednak jako, że ta seria trwa i trwa, to zdążyłem nadrobić ich płytę z 2023 roku, więc no, jakby nie patrzeć, skoro mogę ją jeszcze tutaj do tej serii wcisnąć, to to oczywiście czynię. O Megaton Sword już powiedziałem, teraz przyszedł czas na kolejny zespół z tegoż rozdania, z tego line-upu, czyli Satan's Fall. Ta fińska grupa metalowa wydała w 2023 roku album Destination Destruction i był to krążek, który wchodził mi bardzo powoli, bardzo systematycznie, z każdym kolejnym odsłuchem coraz bardziej mi się podobał. Owszem, nie zwalił mnie z nóg jak chociażby, nie wiem, Venom w 2022 roku, czy też inne zespoły, o którym tutaj powiem, a właściwie o dwóch zespołach, które będę miał okazję na Heliconie zobaczyć i dzięki Heliconowi się właśnie za te bandy zabrałem. Natomiast z każdym kolejnym odsłuchem ta płyta mi się coraz bardziej podobała. Jest to solidny, skandynawski, tradycyjny heavy metal, czyli to, co Skandynawowie, oprócz oczywiście Blacków i Ekstremów, robią najlepiej, jeśli chodzi o metal. Naprawdę prześwietne granie i jak tutaj patrzę teraz na tracklistę, na pewno muszę wymienić prześwietną balladę Monster's Ball. Jest to numer, który bardzo mocno mi wszedł i tak jak chociażby ballada The Beast Inside of Me przy Lightbringer of Sweden, notabene również Szwedzi i Skandynawowie, bardzo mocno mi zapadła w pamięci i bardzo lubię do niej wracać. Jeśli chodzi o inne numery, które mogę tutaj wymienić, na pewno Garden of Fire, Swines for Slaughter, Dark Star, Kill the Machine, czy chociażby otwierające płytę Lead the Way. Nie jest to może jakiś przełomowy materiał, jest to po prostu soczysty heavy power w pewnych momentach metal, taki oldschoolowy power metal, nie rapsody i tak dalej, tylko taki oldschool bardziej w stylu Halloween. I może ta płyta nie weszła mi tak gładko i tak mocno jak nie jeden zespół, który się tutaj jeszcze w tej serii pojawi i nie jeden album, który się właśnie w tej serii pojawi, tak myślę, że po przesłuchaniu niektórych utworów na koncercie ta płyta i właśnie w ogóle Satan's Fall siądzie mi o niebo bardziej. Ja was zostawiam z jednym z numerów od zespołu, zabieram się za słuchanie innych zespołów, które będą na Heliconie, bo jest tam bardzo dużo fajnych nazw, a zaledwo co miałem okazję się zabrać, więc dzięki wam wielkie za oglądanie, polecam Satan's Fall sprawdzić, ja sam wracam do słuchania tego fajnego albumu, a my widzimy się przy okazji najbliższej wrzuty, więc dzięki wam wielkie za oglądanie, no i nara.